Zawsze co roku jest taki dziś drżenie serca, że dostajemy pierwszoklasistów, to jeszcze dzieciaki, a dzisiaj widzieliśmy dorosłą prawie młodzież, pięknie ubraną, przygotowaną i jest takie drżenie serca, że to tylko 3 lata zaczynaliśmy i to tak jak mgnienie oka. 3 lata i już prawie za chwilę ich nie będzie, ale oni przychodzą, absolwenci odwiedzają nas. Często gdzieś tam komunikujemy się również na różnych portalach. Także myślę, że szkoła jest dla nich dobrym wspomnieniem i oni są również świetnym wspomnieniem dla szkoły. A jak wygląda liczebność? Czy tej młodzieży jest coraz więcej? No, w tym roku to jest troszkę zniżu, bo jest około 120 uczniów wszystkich, ale mieliśmy takie lata, że było absolwentów 460. 18 klas, 17, 15. W tej chwili jest troszkę, ta górka się pojawia demograficzna i za kilka lat będzie znowu młodzieży przybywało. Niemniej jednak szkoła jest przygotowana na znacznie większą część młodzieży. Mamy wiele sukcesów, chociażby dzisiaj otrzymaliśmy takie podziękowania od kuratora oświaty za wspaniałe wyniki w konkursach przedmiotowych, ale zapraszam również Państwa na różne imprezy, na nasze akademie, które praktycznie są takimi prawie profesjonalnymi wydarzeniami w skali naszej szkoły, a myślę, że można wszędzie ich pokazać. Chór szkolny, pierwsze miejsce właściwie w Polsce i ciągle gdzieś tam wygrywa. Także wiele, wiele osiągnięć, a młodzież myślę, że jest dobrze przygotowana. Jutro odbieramy wyniki z egzaminów. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Oczywiście stres był, ale po prostu świetnie. Ja się czuję wspaniale, naprawdę. Jestem wręcz wzruszony. Te 3 lata, które razem spędziliśmy, naprawdę nas ze sobą związały i to, co teraz czuję, że musimy od siebie odejść, to jest straszne. Nadejdzie zaraz nowa szkoła, nowi znajomi. Po jakimś czasie to się już unormuje, ale cały czas te stare przyjaźnie zostaną w moim sercu. Przypuszczam, że nie przychodzicie do szkoły na co dzień w takich strojach. Jak się czujecie w tym nowym anturażu? Myślę, że dobrze. Lubię być człowiekiem eleganckim, dobrze się czuję w koszulach, w garniturach. No, ja się czuję bardzo dobrze i myślę, że wszyscy też, bo jednak to jest takie ostatnie nasze pożegnanie właśnie przed tym, jak pójdziemy do nowych szkół i tak odświętnie, tak elegancko. A może opowiecie o zawsze przy momencie podsumowania wchodzi się w jakiś dalszy etap. No, jakie są wasze plany na przyszłość? Ja zamierzam iść do elektryka, do technikum elektronicznego i myślę z tym wiązać swoją przyszłość. Ja bym chciała iść do liceum na profil biologiczno-chemiczny i potem pójść na medycynę. Jesteśmy bardzo wzruszone, że nasze dzieci tak szybko dorastają. Cieszymy się, że doszły do tego etapu w tej szkole. Dziękujemy bardzo gronu pedagogicznemu, pedagogom, dyrekcji, wszystkim pracownikom szkoły, że możemy się spotkać dzisiaj tu w tym miejscu i w tak miłej atmosferze. Znaczy, również jestem zaszczycona tym, że moje dziecko kończy tą szkołę, że czegoś się nauczyła, osiągnęła i myślę, że czas spędzony w tej szkole będzie miło wspominała.